Darek, gratulacje, double-double, podwójne zdobycze, 16 punktów, 12 zbiórek. No, nieczęsto takie wyniki się notuje w meczu z Jedcami, ale łatwo nie było, szczególnie na desce. Tak. No, deskę przegraliśmy to bardzo wysoko, zwłaszcza piłki w ataku. Było dobrze, no, z mojej strony było chyba dobrze na kilka razy do niezostawienia piłki, ale wydaje mi się, że 12 i 16 to dobry wynik, no, najlepszy chyba w tym sezonie pod względem zbiórek. No, troszeczkę za bardzo pozwoliliśmy właśnie koszykarzom wysokim w siedle pozbierać na piłek i mało brakowało, by się skończyło troszeczkę. Fenomenalny blog, który gdzieś tam można pooglądać w internecie twój. Jak zwykle wizytówka wsady, które są twoim firmowym znakiem, za to kochają cię kibice w Krośnie. Trenujesz gdzieś na treningach jakieś specjalne układy takie, żeby gdzieś tam zapakować efekt? Nie. To jest właśnie tak chyba samo wychodzi. No, też ten blog też chyba sam wyszedł, tego nigdy nie ćwiczę ani nic. No. No i fakt, wsady można poćwiczyć troszeczkę na treningu, ale bloki to raczej nie, raczej tam się nigdy podkłada, także ciężko to wyćwiczyć. Dar odpadł Michał Sadło, więc troszkę konkurencja gdzieś tam z wysokimi, ale też chyba i kompan trochę gdzieś tam uciekł z drużyny, nie? Tak, poszedł do Sosnowca. No, z Misiem już jeden sezon przegrałem, także no, kolega, bardzo dobry kolega. No. Wydaje mi się, że dobry ruch zrobił, poszedł do Sosnowca, tam troszeczkę więcej wysokich koszykarzy ma kontuzji, może więc większe granie, także bardzo dobrze mu życzę i na pewno niech to szansę wykorzysta. Dobry kompan, no, na pewno poza boiskiem tak samo. No i na pewno zawęziła się rotacja troszeczkę pod koszem, nawet i na treningach, także no, troszeczkę więcej ludzi. W najbliższej kolejce jedziecie do Tychów. Zespół też nieobliczalny, wprawdzie Beniaminek, ale taki ograny gdzieś tam z tradycjami jeszcze z czasów Big Stara Tychy. Łatwo pewnie nie będzie. Na pewno łatwo nie będzie. No, dobry zespół. No, przed ostatnim meczem za Storę chyba nie wyszedł, ale ostatnim bardzo dobry mecz z Restauradą. Z Radomiem się bardzo ciężko gra, no, a oni wygrali, pokazali charakter, także bardzo ciężkie zawody na siebie. Daro, 9-0, no to taki bilans, który robi wrażenie. W tamtym sezonie było jeszcze lepiej, ale jest szansa, że pobijecie wynik z tamtego sezonu, pewnie byście bardzo chcieli. Tak, no 9-0, no na pewno wynik bardzo dobry, ale na tym nie stopujemy. Przygotowujemy się do każdego meczu tak samo profesjonalnie, nikogo nie lekceważymy, także oby ta pasa trwała, jak najbliżej. Zaskoczył cię wynik Ostrowa w Gliwicach, że przegrali? Tak, bardzo mnie zaskoczył. Zwłaszcza, że tam kolega Wojtek Fraś, no, nie grał w tym meczu, ma kontuzję, no, ale bardzo zaskoczył, był po dogrywce, no, z takimi Gliwicami, także nie mówię, że to jest na pewno przeciwnik lekki, no, ale Gliwice zagrały bardzo dobry mecz i wygrały, pokazały, na co je stać i Ostrów niestety przegrał. Gratulacje jako jedyna niepokonana drużyna i powodzenia. Dziękuję bardzo.